Już za kilka dni na wyższych uczelniach pojawią się studenci. Nowy rok akademicki dla każdego rektora może oznaczać inne problemy. I tak dla porównania Politechnika Rzeszowska i Politechnika Częstochowska. Z jakimi nadziejami rektorzy tych dwóch uczelni wchodzą w nowy rok akademicki? W zeszłym roku zaczynaliśmy rok akademicki ciągle z COVID-em z tyłu głowy. W tym roku zaczynamy z innymi problemami, z problemami związanymi z ogrzewaniem, z kosztami energii. Jako rektor Politechniki Rzeszowskiej mam także na uwadze kwestię wojny tuż za granicami naszego kraju i nie wiemy, w jaki sposób to będzie oddziaływać na nas. Niemniej jednak przygotowujemy się do nowego roku akademickiego. Spotykając się z rektorami na przykład uczelni śląskich, czy z rektorami uczelni akademickich w Polsce, no w bardzo wielu uczelniach widzimy ten ciągły spadek studentów. Nie jest to jakaś nasza częstochowska dolegliwość. Wokół, wszędzie są te same problemy. Kończymy w tym momencie nabory, więc uważam, że po prostu będziemy realizować swoje zadania zgodnie z tym, do czego zostaliśmy powołani my jako zarządzający uczelniami, a nauczyciel akademicki zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to w ostatnich latach obserwowaliśmy zmniejszenie zainteresowania studiami. Niemniej w tym roku widzimy lekkie odbicie. Troszeczkę kandydatów jest więcej. My też dostosowaliśmy się do współczynnika, który był w algorytmie dotyczący liczby studentów przypadających na jednego pracownika, czyli 13 do 1 i taki współczynnik mamy stabilny.